Apostoł przedstawił sytuację sługi Bożego, który mimo zaniedbań w dziele życia uszedł z ledwością, dzięki osobistej wierze i nawróceniu, kary potępienia. Niemiłe jest oglądanie zagłady własnego dzieła. Przykładem może służyć Lot, który byłby niechybnie podzielił los Sodomczyków, gdyby nie zostało mu okazane miłosierdzie Boże. On zaś nie usłuchał stanowczego wezwania do opuszczenia miasta. Chociaż uszedł z życiem, był świadkiem ruiny wszystkich swych życiowych zamierzeń. Słowa apostoła Pawła nie postulują nauki o czyśćcu. Dodać należy, iż w naświetleniu apostoła ogień Dnia Pańskiego ma wypróbować wartość pracy każdego, a nie dokonać oczyszczania duszy. Wypowiedzi wielkiego apostoła chodzi o doświadczenia dzieła sług Bożych, a nie ich samych. Doszukiwanie się w tym czyśćca jest błędne z punktu widzenia egzegezy biblijnej. Wielu pisarzy katolickich przyznaje, że nauka o czyśćcu nie znajduje potwierdzenia w Biblii. Wolelibyśmy zwracać się raczej ku generalnym zasadom Pisma Świętego niż ku poszczególnym tekstom, często sztucznie dobranym w celu uzasadnienia czyśćca. Wątpimy, czy zawierają odnoszące się do tej sprawy aluzje. Nauka o czyśćcu wywodzi się ze starożydowskiej literatury apokryficznej, zwłaszcza z II Księgi Machabejskiej, i jest tworem powstałym na podłożu wierzeń pogańskich, równolegle z nauką o nieśmiertelności duszy. Wiarę w istnienie czyśćca znajdujemy u wszystkich ludów, pisze ksiądz Franciszek Spirago. Egipcjanie przyjmowali wędrówkę dusz oczyszczających się przez wchodzenie w różne ciała zwierzęce. Grecy mają podanie o Prometeuszu, który za wykradzenie ognia z nieba przykuty był do skały w Kaukazie, a sęp szarpał mu ciągle wątrobę, aż uwolnił go Herakles. Wpływ wierzeń pogańskich jest oczywisty, ale czyż godzi się chrześcijanowi czerpać zasady swego credo ze źródeł religii pogańskich? Bóg nawołuje: słuchajcie słowa, które mówi Pan. Wedle dróg pogańskich nie uczcie się, bo ustawy narodów są próżne. Czyśćcowy handel dusz. Mimo jasno i przekonująco naukę Słowa Bożego w przedmiocie zadośćuczynnej ofiary Jezusa, jak również braku dowodów istnienia czyśćca, Kościół katolicki czyni z dogmatów wdzięczny teren swych duszpasterskich zabiegów. Naucza, iż żyjący wierni mogą przyjść z pomocą duszom cierpiącym w ogniu czyśćcowym i przyczynić się do skrócenia lub zgładzenia kar, a nawet wyzwolenia z ognistych czeluści. Biedne dusze czyśćcowe, czytamy w katechizmie, nie są w stanie pomagać sobie same. Nie mogą bowiem już spełniać dobrych uczynków na zgładzenie kar grzechowych. Minął już dla nich czas łaski i zasługi, a nastał czas zapłaty i pokuty. Przepraszam. Po śmierci nie można już nic działać. Jana 9, werset 4. Tylko przez znoszenie nałożonych im cierpień mogą te dusze spłacać zaciągniętą winę. Pić muszą do dna ten kielich goryczy bez pociechy i możności ulżenia sobie. My jednak, żyjący na ziemi, możemy przyczynić się do zmniejszenia i złagodzenia ich mąk. Możemy im pomóc przez ofiarę mszy świętej, modlitwę, jałmużnę i inne pobożne uczynki. Najlepszą i najpewniejszą pomocą jest w tym wypadku ofiara mszy świętej. Wyznaczone środki pomocy dostępne są każdemu. Kościół orzekł już o tym na soborach lugduńskim, drugim, florenckim i trydenckim. Szeroko zwłaszcza udostępniony został czynnik najbardziej niezawodny, jakim jest msza. Wierni mogą nabywać ją za pewną opłatą bez ograniczeń w intencji dusz znajdujących się w czyśćcu.
znając naturalny lęk przed ogniem oraz chęć przyjścia bliźnim z pomocą, duszpasterze podejmują różne dostępne im środki w celu zwiększenia zainteresowania ludu sprawą własnego, przede wszystkim wybawienia, a następnie dusz czyśćcowych. Przemawiają do rozsądku i wyobraźni. Cennego materiału dostarczają zwłaszcza nauki katechizmowe. Oto kilka przykładów. Kto tu na ziemi odpokotowuje swe grzechy, płaci kilkoma groszami, dług 1000 dukatów, kto zaś odpokotowuje grzechy dopiero w przyszłym życiu, płaci 1000 dukatów za dług kilku groszy. Choć może niektóre nasze godziny, niektóre dusze godzinę tylko pozostają w czyściu, to pewnie ciągnie się im ta godzina niesłychanie długo. Rodzaj kar czyśćcowych stoi w ścisłym związku z popełnianymi grzechami. Kto więc na przykład grzeszył nieumiarkowaniem, cierpi w czyściu głód i pragnienie. Święta Brygida widziała dusze dręczone najwięcej na tych członkach, którymi najwięcej grzeszyły. Nauki te zdolne są wstrząsnąć do głębi i zachęcić największych nawet grzeszników do szybkiego korzystania z pokutnych udogodnień, tym bardziej, że kilkoma zaledwie groszami można spłacić dług 1000 dukatów. Szczególny obowiązek spoczywa również na żywych względem dusz przebywających w czyściu. Wszyscy winni się spieszyć z pomocą, lecz w pierwszym rzędzie najbliżsi. Kościół nie szczędzi wysiłków w celu pobudzenia wiernych do ofiarnego zakupywania mszy za zmarłych. Oto fragment pewnego kazania. Stoisz przy łożu śmierci, ściskasz kostniejącą rękę i mówisz: zawsze będę o tym pamiętał. W tym najsmutniejszym momencie, gdy kończy życie twoja matka lub ojciec albo przyjaciel, składasz też uroczystą obietnicę. Jest to obietnica wierności. A jak wygląda wierność twojego przyrzeczenia? Gdy duża wciąż jeszcze oczekuje przysadzawcę Betesda na poruszenie wody, spójrzmy na dusze w czyściu, o których powinniśmy pamiętać. Cierpią pragnienie, podczas gdy my pijemy i jesteśmy nasyceni. Pozbawione są odpoczynku, gdy my śpimy i możemy odpoczywać. Jęczą z powodu straszliwego bólu, gdy my bawimy się. Pochłaniają ich płomienie, gdy my biesiadujemy. Wołają do ciebie o pomoc, proszą i błagają o litość, o modlitwę i ofiarę, które obiecywałeś. Modlitwą łagodzimy ich ból. Uwolnienie od mąk przyspieszamy ofiarą mszy świętej. Co czynimy dla tych istot? Zapominanie o losie tych, którzy odeszli wcześniej, jest bez wątpienia jedną z tajemnic życia ludzkiego. Według obowiązujących uchwał Soboru Trydenckiego czyściec istnieje, a dusze tam zatrzymane są wspomagane modlitwami wiernych, przede wszystkim zaś przyjemną ofiarą ołtarza. Pamiętajmy w czasie mszy świętej o naszych zmarłych. Zamawiajmy msze święte za ich dusze. Jeśli słowa cokolwiek znaczą, to apel ten może poruszyć najbardziej zatwardziałe serca. Któż nie chciałby przynieść jakieś ofiary lub dać nam się, aby złagodzić żar płomieni trawiących dusze bliskich mu istot, aby skrócić ich cierpienia? Czyż nie jest okrucieństwem pozbawiania ich choćby na chwilę pomocy? Tym sposobem wzrasta ilość mszy wotywnych w intencji dusz czyśćcowych. I jeśli celebrowanie mszy posiada znaczenie zbawienne dla dusz czyściu, to bez wątpienia pozycja bogaczy jest uprzywilejowana. Jest to smutne i jakże obce duchowi Ewangelii. Na pocieszenie dodać trzeba, że nikt nie wie, które dusze i jak długo przebywają w miejscu czyśćcowej kaźni oraz jaka jest rzeczywista wartość mszy. Znamienną notatkę zamieszcza odnośnie do tego przedmiotu ksiądz Konwaj. Wszystkie msze święte i modlitwy za zmarłych zależne są od tajemnicy łaski i woli Bożej. Bóg pozostaje nieskończenie sprawiedliwym sędzią i dlatego ofiara mszy świętej może mieć różny wpływ na losy poszczególnych dusz.
Wartość każdej mszy świętej jest nieskończenie wielka. Nigdy jednak nie wiemy z całą pewnością, czy Bóg zastosował ją wobec duszy, na której była dla której była przeznaczona, choć wiemy, że Bóg nie pozostaje głuchy na nasze modlitwy. Tak więc, w jakim stopniu zakupywane msze i składane jałmużny pomagają duszom częściowym, nie jest wiadome nawet Kościołowi. Wiadome jest natomiast, w jakim zakresie ofiary te pomagają kościelnemu skarbowi, kościelnemu skarbcowi. Doktryna czyśćca okazuje się sprawnym narzędziem podtrzymywania wśród wyznawców poczucia zależności od jurysdykcji kościelnej, a zarazem kościelnych dochodów. Bez pieniędzy. Gdyby zbawienie uzależnione być miało od ilości dóbr materialnych, na przykład od ilości zakupowanych mszy, biednych pozbawionoby przywileju wejścia do Królestwa Bożego. Pieniądze odgrywają pewną rolę w doczesności, lecz w obliczu wieczności pozbawione są jakiegokolwiek znaczenia. Bogactwo samo w sobie nie jest grzechem, stwarza jednak ponętną i pełną pokuszeń drogę życia, dlatego Chrystus naucza. Zaprawdę powiadam wam, bogacz tylko z trudnością wejść może do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz powtarzam wam, łatwiej przejdzie wielbłąd przez ucho igielne, niż bogacz wejdzie do Królestwa Bożego. Jeśli by Jezus stał na stanowisku możności nabycia zbawienia za dobro materialne, nigdy by nie przytoczył przypowieści o nierozumnym bogaczu oraz o bogaczu i Łazarzu. Przeciwnie, uznałby pieniądze za ważny czynnik zbawienia. Tymczasem wobec Boga wszyscy ludzie zajmują jednakową pozycję, bez względu na pochodzenie, rasę, zamożność, wykształcenie, przynależność narodową lub wyznanie. Jest to absolutna równość ludzi i narodów. Z drugiej strony zbawienie to jedynie dobro, które można nabyć bez pieniędzy. Jakże w świetle tej oczywistej prawdy wygląda katolicka praktyka czyśćcowych transakcji i religijnego merkantylizmu? Na szczęście ewangeliczne założenia chrystianizmu oparte są na zgoła odmiennych zasadach. Pan Bóg oferuje zbawienie pod tytułem darmem, a propozycja Jego obejmuje wszystkich bez wyjątku, bogatych i biednych, wielkich i małych, wykształconych i prostych. Nuż wszyscy pragnący, pójdźcie do wód, i wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedźcie, pójdźcie, mówią, kupujcie, bez pieniędzy, bez zapłaty, wino i mleko. Osobliwe poselstwo Jezus kieruje do strudzonych życiem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy strudzeni jesteście i uginacie się pod ciężarem, a was pokrzepię. Znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. W wezwaniach tych brzmi nuta wiekuistej miłości tego, który chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Gdy Szymon usiłował nabyć za pieniądze dar Ducha Świętego, apostoł Piotr zgromił go surowo, lecz Piotr odparł mu: niech pieniądze te przepadną, a ty z nimi, skoro myślałeś, że za pieniądze można kupić dar Boży. Nie masz żadnego udziału ni prawa do tego, bo serce twe nie jest prawe wobec Boga. Pokutuj zatem i odwróć się od tej złości twojej. Błagaj Pana, a może dostąpisz odpuszczenia tego, czegoś pożądał w swym sercu. Widzę bowiem, że pogrążyłeś się w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Kościół postępujący w myśl metody Piotrowej zasługiwałby na szacunek, ustałby handel rzeczami świętymi. Ponieważ apostołowie piętnowali wszelkie przejawy religijnego kupiectwa w zakresie łaski Bożej i zbawienia, ośmielamy się mówić o tej drażliwej sprawie otwarcie. W zamian za łaskę Pan Bóg żąda jedynie człowieczego serca. Daj mi, Synu mój, serce Twoje, a oczy Twoje niech szczegół dróg moich.
spędzający sen z powiek opis mąk, jakie cierpią dusze czyśćcowe, utrzymuje Kościół katolicki w stanie wewnętrznej dyscypliny. Terror moralny i psychiczny w sprawach wiary jest potężnym czynnikiem oddziaływania na wiernych. Wstrząsającą relację na ten temat zamieszcza w swym dziele Maria Walsh. Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie pozostało w naszej parafii po nabożeństwie misyjnym. Ksiądz, pragnąc nakłonić wiernych do spowiedzi, przytoczył następującą historię. Młoda dziewczyna dopuściła się w towarzystwie swego brata haniebnego grzechu. Brat wyspowiadał się i otrzymał rozgrzeszenia. Siostra tego nie uczyniła. Wyrzuty sumienia doprowadziły ją do psychicznego wyczerpania. Wkrótce zapadła na ciężką chorobę, na którą nie skutkowało żadne lekarstwo. Przypisywano to karze za grzech. Podczas agonii poczęła szarpać włosy i wyrywać je. Oczy zamieniły się w ogniste kule, a język wysunął się z ust. Zrozpaczona rodzina wezwała księdza, a ten, gdy wszedł do pokoju, umierająca dziewczyna zawołała: wynić, ojcze duchowny, odejść stąd, zostałam już potępiona. Wrota piekła rozwarły się przede mną i odczuwam zbliżające się męki, na które zostałam skazana na wieczne czasy. Słuchając takich nauk, młodzieńczy umysł mój nie mógł pojąć Boga jako kochającego Ojca i Chrystusa umierającego za nasze grzechy Zbawiciela. Bóg przedstawiony został jako tyran, karzący w nienawiści i zemście wszystkich, którzy popełnili grzech śmiertelny. Byłam przerażona myślą możliwości przeoczenia jakichś grzechów podczas spowiedzi, a w konsekwencji skazania na straszliwe męki wśród płomieni czyśćca albo piekła, że po tysiąckroć przeklinałam dzień swego narodzenia. Ci, którzy przebyli podobne doświadczenie, znają strach wypływający z widma czyśćcowych cierpień, nękający ustawicznie szczere umysły praktykowanych katolików. Droga pokoju. Pokojem dla zalęknionych dusz pozostaje Chrystus i płynąca z Jego życia i śmierci nadzieja zbawienia. Bo ja znam myśli, które chowam o was, mówi Pan, myśli pokoju, a nie udręczenia. To mówi Pan Odkupiciel Twój, Święty Izraelów. Ja, Pan Bóg Twój, który Cię uczę pożytecznych rzeczy i kieruję Tobą na drodze, którą idziesz. O gdybyś był zważał na przykazania moje, stałby się był pokój Twój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak fale morskie. Tam, gdzie występuje miłość do Boga, nie ma miejsca na bojaźń, gdyż doskonała miłość wypędza bojaźń. Każdy grzesznik posiada nieograniczony dostęp do Ojca Światłości. Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje drogę, która prowadzi do pojednania z Bogiem. Nie jest właściwe modlenie się do dusz czyśćcowych, mimo że Kościół przewiduje tę praktykę. Nie jest słuszne modlenie się za dusze czyśćcowe, a już zgoła nierozsądne jest odkładanie zbawienia na czas życia pośmiertnego. Pojednanie z Bogiem i uświęcenie duszy to znaczy osiągnięcie piękna duchowego, zdolnego uczynić człowieka uczestnikiem wiecznej chwały, musi nastąpić doczesności, zanim przerwie się sznur srebrny życia i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch, dech życia wróci się do Boga, który go dał. Ponieważ w grobie nie ma ani działalności, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności i żadna z wielkich i ważnych decyzji nie może być tam spełniona. Umarli nic więcej nie wiedzą, naucza mędrzec pański. Karta życia zamyka się, a uczynki idą za nimi. Uświęcenie duszy to odrodzenie z Ducha Świętego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. To życie wiary oczyszczające serce, to wiara, która przez miłość czyn się obraca, to posłuszeństwo dla prawdy i uświęcające duszę. To dzieło łaski, która poucza nas, byśmy wyrzekwszy się bezbożności i pragnień doczesnych rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie w oczekiwaniu błogosławionej nadziei,
i objawienia się chwały wielkiego Boga, Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. To wreszcie duchowy rozwój na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej. Apostoł Paweł napomina, by nie lekceważyć sobie tak wspaniałej nauki o zbawieniu. Czy ściec jest ludzkim wymysłem, czy słuszne jest odkładanie oczyszczania duszy na czas nieistniejących rzeczywistości mąk czyśćcowych. Dziękuję.